Gmina Lipno należy do wielkopolskiej lokalnej grupy działania Kraina Lasów i Jezior. Ta skupia jeszcze 11 innych gmin, które dzięki temu mają możliwość korzystania z dofinansowania przedsięwzięć. Te realizowane są w ramach programu LIDER, będącego częścią programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Lipno złożyła 10 wniosków o przyznanie pomocy. 7 zostało już zrealizowanych i rozliczonych. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 450 tysięcy złotych. Jesteśmy gminą, która stara się pozyskiwać środki z każdego możliwego źródła. Chcąc realizować inwestycje i przedsięwzięcia, tylko z własnych środków nie bylibyśmy w stanie zrobić tyle, ile robimy, chociaż oczywiście mam świadomość tego, że tych potrzeb jest jeszcze bardzo, bardzo wiele. Program LIDER umożliwił beneficjentom uzyskanie dofinansowania na realizację pomysłów i przedsięwzięć, które mają służyć lokalnej społeczności. I tak remontowane są wiejskie świetlice, boiska sportowe, powstają ciągi pieszo-rowerowe oraz place zabaw. Wykonanie tego ostatniego możliwe było właśnie w gminie Lipno. Miejsce zabaw dla dzieci powstało przy przedszkolu. Jeśli chodzi o tę inwestycję, to radość i satysfakcja z jej wykonania jest wyjątkowa, tłumaczy Jacek Karmiński, wójt gminy Lipno. Obiekt służy bowiem najmłodszym mieszkańcom gminy, którzy gdy tylko jest pogoda, chętnie przychodzą się tutaj bawić, a radość jest tym większa, że wcześniej takiego miejsca nie było. Tego typu inwestycje muszą służyć wszystkim mieszkańcom, wszystkim małym mieszkańcom Lipna i okolicznych miejscowości, jeśli tego pragną. Dlatego w godzinach pracy przedszkola jest czynny dla przedszkola, a po południu otwarta jest furtka, można tutaj przyjść z dzieckiem i bezpiecznie się pobawić. Projekt zrealizowano w 2013 roku i jego wartość to prawie 33 tysiące złotych. Dofinansowania dostaliśmy ponad 20 tysięcy. Częściowo o tym muszę wspomnieć. Tutaj zostało ono sfinansowane również z Funduszu Sołeckiego wsi Lipno. Na placu jest wszystko to, co potrzebne do zabawy. Są huśtawki, karuzela, sprężynowce oraz piaskownica. Wszystkie urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa. Każde urządzenie posiada odpowiedni certyfikat. Również nawierzchnia z piasku służy bezpieczeństwu. Miejsce zostało też ogrodzone, dzięki czemu dzieci i ich rodzice mogą jeszcze bardziej czuć się bezpiecznie. Plac zabaw w Lipnie jest z pewnością inwestycją trafioną, a świadczą o tym uśmiechnięte twarze bawiących się tam dzieci.